Na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego ożarowską młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odwiedził wokalista, autor tekstów i muzyki, znany z zespołu 100% Piotr Nagiel. Podczas spotkań z młodzieżą opowiada on o ryzyku związanym z sięganiem po narkotyki i alkohol. Program profilaktyczny słowno-muzyczny, którego jestem autorem Dopóki Masz Wybór, prowadzę od 2000 roku. Program, który jest skierowany przede wszystkim do młodzieży, który mówi o zagrożeniach, o przemocy, o agresji, ale mówi też o zagrożeniach związanych z sięganiem po alkohol i po narkotyki. Dla mnie i dla Marcina jest to bardzo trudny program. Trudność polega na tym, że z naszej strony dzisiaj, w waszym kierunku, żadnej ściemy, żadnego kłamstwa i żadnego oszustwa. Ten program opiera się naprawdę na faktach i jest bardzo trudny program. Mówię o bardzo trudnych sytuacjach w życiu każdego młodego człowieka. Za pomocą programu profilaktycznego, który prowadzi, chce pokazać młodym ludziom, jakie ryzyko wiąże się z sięganiem po alkohol i narkotyki. Uświadomić im, że to oni przez całe życie dokonują wyborów oraz uwrażliwić ich na sytuacje, w których dochodzi do przemocy wobec innych. Na lekcji nauczyciel na chwilę wyszedł do pokoju nauczycielskiego. Klasa została sama przez kilka minut. W tym czasie, gdy nauczyciela nie było, 5 uczniów wyciągnęło tę dziewczynę na środek sali i symulowało gwałt. Jeden z nich był na tyle wyrywny, że nagrywał to na swój telefon komórkowy. Podobno była to zemsta za to, że nie chciała chodzić z jednym z tych chłopaków. Przyszła do domu, zjadła obiad, poszła na spacer, wróciła wieczorem, zjadła kolację, porozmawiała z rodzicami chwilę i poszła do swojego pokoju na górę. Rano, gdy matka otworzyła jej pokój, znalazła jej ciało. Ta dziewczyna już nie żyła. Mówię wam to między innymi dlatego, że jesteście uczniami, to po pierwsze. Ale po drugie, mówię wam to dlatego, że wielokrotnie jesteście świadkami, jak ktoś wobec kogoś na waszych oczach dokonuje przemocy. Przemoc to nie tylko kopnąć, popchnąć czy uderzyć. To jest jedna z form przemocy, tak zwana fizyczna. Inicjatorami programu jest Rada Miejska i wraz z burmistrzem. Odpowiedzialnymi za realizację tego programu profilaktycznego w naszej gminie jest Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani Ania Bartoszewicz, przewodnicząca, oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Postanowiliśmy, że program będzie składał się z 3 części. Pierwsza część to będą koncerty profilaktyczne, które odbędą się we wszystkich placówkach oświatowych. Następnie w placówkach oświatowych dyrektorzy wraz z komisją zorganizują cykl spotkań z policją, gdzie młodzież dowie się o konsekwencjach. Kolejne spotkanie to będzie spotkanie, też koncerty, spotkanie z panem Wojtkiem Kubiakiem pod tytułem Pukając do nieba bram. Ja się pod tym podpisuję i myślę, że młodzieży ten program się spodoba i liczymy na młodzież, która będzie do nas pisać. Być może w przyszłym roku postaramy się też wyjść z taką akcją profilaktyczną. Podczas realizacji programu nie brakuje świetnej oprawy muzycznej. Piotr Nagiel to wokalista, autor muzyki i tekstów. W latach 90. był liderem rockowej grupy Kamax. Obecnie ze swoim zespołem 100% koncertuje w największych salach koncertowych Polski. Zatrzymaj się choć raz i spójrz na ten świat. Czasami warto być, czasami warto oddać. Nie pozwól, aby ktoś zniszczył twój dom. Jesteśmy, aby żyć.
Czy prelekcje Piotra Nagiela w naszych szkołach przyniosą skutek natychmiastowy i ci, którzy mieli już styczność z narkotykami i alkoholem, odsunął je z dnia na dzień? Trudno wyrokować, ale na pewno ziarno zostało zasiane i to, jaki z tego będzie plon, zależeć będzie od nich samych.